Jest poniedziałek, 28 października 2024 roku, godzina 20. Kochani małżonkowie, kochani rodzice, kochane dzieci, spotykamy się wszyscy na modlitwie różańcowej w naszych ogniskach domowych. Zapalmy świece, uklęknijmy i weźmy w dłonie nasze różańce. Dziś będziemy się modlić za małżeństwa, w szczególności małżonków skłóconych, po rozstaniu, o łaskę przebaczenia, pojednania i odnowy miłości. Za nasze kochane dzieci, za ludzi chorych, zagubionych, osoby samotne. Modlimy się za naszą ojczyznę, w szczególności za wszystkich ludzi poszkodowanych w powodziach. Modlimy się o pokój na świecie. Ponadto modlimy się w naszych intencjach osobistych za solenizanta Tadeusza, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej pięknej miłości, stawiennictwo patrona we wszystkich intencjach osobistych, rodzinnych i zawodowych, w intencji o uzdrowienie syna Antoniego i siebie, o łaskę zdrowia dla Anity, Emilii i Grażyny, o cud zdrowia dla męża Wojciecha i potrzebne siły dla żony i jej synów. Za Magdalenę i jej syna Dawida, o duchowe nawrócenie i powrót do Boga. Za Lusię, o światło Ducha Świętego w dobrym przygotowaniu się do sakramentu pojednania. Za małżeństwo Wiktorii i Jerzego, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, potrzebne siły do mężnego dźwigania krzyża choroby. Za Macieja, Adama i Piotra, o łaskę żywej wiary. Za małżeństwo Martyny i Marcina i ich synów, o potrzebne łaski do życia godnego dziecka Bożego, by Bóg zawsze był na pierwszym miejscu. Za Małgorzatę, o duchowe uzdrowienie, nawrócenie do Boga i podjęcie leczenia. Za Halinkę, o nieustanną asystencję Ducha Świętego. W intencji małżeństwa Joanny i Krzysztofa, o jedność i dar potomstwa. O łaskę zdrowia dla córki Kingi i wnuczka Antoniego. W intencji męża, o łaskę uwolnienia z nałogu tytoniowego. Oraz w pozostałych intencjach wszystkich uczestników modlitwy, Bogu wiadomych. Modlą się z Wami Dawid, Kamila i Martyna. Jest jeszcze z nami Antoni, ale jest jeszcze za malutki, by się z nami modlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski
łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony między owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pierwsza tajemnica światła. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Następnie Jezus poszedł nad Jordan, aby dać się ochrzcić Janowi i odezwał się głos z nieba. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W tej tajemnicy uczymy się, że mama i tata poprosili o nasz chrzest oraz że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Przypomnijmy sobie dzień chrztu świętego naszych rodziców i dzieci. Jeśli nie jesteśmy ochrzczeni, czy chcielibyśmy tego? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, kochani, za wspólną modlitwę. Prosimy Was bardzo o udostępnienie, aby nasza modlitwa mogła trafić do jak największego grona ludzi. W komentarzach pod filmem napiszcie intencje na jutrzejszą modlitwę. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zapraszamy jutro. Błogosławionej nocy. Do widzenia z Panem Bogiem.